Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji partii Korwin. Proszę Państwa, dzisiaj chcemy podkreślić informacje, które do nas docierają, niepokojące informacje dotyczące stanu polskiej gospodarki, stanu polskich finansów. Tejże gospodarki, która to miała nie odczuć skutków wszelkich lockdownów, nie miała odczuć skutku działań rządu w ostatnich miesiącach. Proszę Państwa, te informacje są jasne i precyzyjne. W drugim kwartale bieżącego roku polskie PKB spada o 2%. Ta sytuacja jest, jak wspomniałem, bardzo niepokojąca. Idziemy w kierunku pustoszenia portfeli Polaków, w kierunku sytuacji, która w tym roku jeszcze doprowadzi do oczywiście jeszcze gorszej sytuacji w roku następnym. Brakuje węgla, brakuje cukru na półkach sklepowych. Szalejąca inflacja, która dopiero się rozpędza, naszym zdaniem, doprowadzi do katastrofy ekonomicznej w Polsce. Proszę Państwa, oddaję głos kolega Marcin Sypniewski, przewodniczący Rady Krajowej Partii Korwin. Tak, kończy się czas udawania i Polacy rzeczywiście zaczynają być przygotowywani na trudne czasy i nie tylko przez ekspertów mBanku czy Goldman Sachs, ale także przez rządowy GUS, który stwierdza, że sytuacja robi się gorsza, a może być jeszcze gorzej. I kończy się już ten czas, kiedy rząd może udawać, że nic się nie dzieje, tak jak to wcześniej robił, jak robiły to poprzednie rządy, bo nie można już dłużej dodrukowywać pieniądza, nie można już dłużej utrzymywać śmiesznie niskich, jak wcześniej było, stóp procentowych, czy planować wielkie państwowe inwestycje. To nigdy i nigdzie nie działało i nie zadziałało i nie zadziała także i u nas. I w tym momencie tak naprawdę widać tę nadchodzącą katastrofę i coraz trudniej to ukrywać również przez państwowe instytuty. Natomiast perspektywa nie wydaje się szczególnie dobra i szczególnie bezpieczna dla Polaków, dlatego że na przykład działania rządu i NBP czy Rady Polityki Pieniężnej się wzajemnie wykluczają, podczas gdy Rada Polityki Pieniężnej chce przynajmniej deklaratywnie ściągnąć pieniądze z rynku, to w tym czasie premier Morawiecki ogłasza kolejne osłony, dodatki, tarcze i tak dalej, czyli robi coś kompletnie odwrotnego i w związku z tym widać, że pilot z nami już dawno nie leci i trudno mieć oczekiwanie, żeby rząd sobie z tą sytuacją poradził. Także najgorsze pojawi się dopiero przed nami, a mamy już niestety sporo znaków, które wskazują na nadchodzącą katastrofę. Oddaję głos posłowi Konradowi Berkowiczowi, wiceprezesowi partii Korwin. No tutaj kolega Marcin Sypniewski mu wspomniał o tarczach. Ja przypomnę, że te tarcze były nazywane tutaj pomocą dla przedsiębiorców, wyciąganiem pomocnej dłoni. Tymczasem były to rekompensaty za to, że przedsiębiorcom wytrąciło się miecze. To znaczy, że rząd wytrącił miecze przedsiębiorcom głupim, nieuzasadnionym, szkodliwym lockdownem. My chcemy kraju, w którym budują gospodarkę właśnie przedsiębiorcy z tymi metaforycznymi mieczami, a nie przedsiębiorcy, którzy muszą wracać na tarczy. Ale powiedzmy o sprawie podstawowej. W 1989 roku Polskę odwiedził legendarny noblista w dziedzinie ekonomii Milton Friedman i on poradził Polsce, żebyśmy stosowali rozwiązania nie krajów zachodnich, które istniały wtedy, nie te rozwiązania, ale rozwiązania bogatych krajów zachodnich wtedy, kiedy one się bogaciły. No i na początku rzeczywiście dzięki ustawie Wilczka mieliśmy na samym początku po tak zwanej transformacji chwilę kapitalizmu, niesamowity wzrost gospodarczy, wybuch handlu, ale bardzo szybko skręciliśmy w stronę rozwiązań, które wtedy już stosowały już bogate kraje zachodnie. Kraje zachodnie, które przez ten rozbuchany fiskalizm, biurokrację, socjalizm, rozdawnictwo przestały się rozwijać, były majętnymi emerytami, a nie rozwijającymi się młodymi wilczkami na arenie międzynarodowej. My jeszcze przez spory czas mieliśmy
wyższy wzrost gospodarczy niż te kraje zachodnie, bo ten socjalizm u nas panował krócej i nie był jeszcze aż tak rozwinięty, ale właśnie przyszedł czas, kiedy zbieramy tego żniwo i mamy rekordowy absolutnie wśród krajów Unii Europejskiej spadek wzrostu gospodarczego. To jest żniwo właśnie socjalizmu, a gwoździem do trumny były właśnie lockdowny i drukowanie pustego pieniądza. Z tym musimy skończyć i tego domagamy się od samego początku. Czy są jakieś pytania? Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.